Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że tegoroczna edycja zakończyła się rekordową ilością projektów od samego początku funkcjonowania budżetu obywatelskiego w naszym mieście od roku 2014. Największa liczba projektów została złożona, to jest 450 projektów dzielnicowych, 228 ogólnomiejskich, czyli łącznie 678 projektów. To jest ogromny wysiłek zarówno mieszkańców, ale także, że jest to ogromna zasługa Rady Budżetu Obywatelskiego, aktywistów miejskich. Zgłosiłem się do projektu Ambasador Budżetu Obywatelskiego jako mieszkaniec Krakowa. Chciałem działać i chcę działać na rzecz mobilizacji mieszkańców. Mobilizacji związanej z myśleniem o nowoczesnym mieście, z myśleniem o tym, co można takiego fajnego zrealizować w naszym mieście, żeby polepszyć po prostu każdy dzień przebywania w nim. Ambasadorzy Budżetu Obywatelskiego to była grupa, która miała za zadanie przede wszystkim dotrzeć do mieszkańców, ale także te zadania, jakie sobie postawiłem od początku, tyczyły się także tego, co przed nami, czyli głosowania, czyli od początku, żeby jednak informować, że budżet jest. 12 milionów 455 tysięcy, natomiast z tego 8 milionów jest na budżet obywatelski ogólnomiejski, a można powiedzieć, że te pozostałe 4,5 miliona na budżet obywatelski dzielnic. W zeszłym roku zdecydowanie pierwsze miejsce zajęły projekty o charakterze zielonym. W tym roku pałeczkę pierwszeństwa odebrały projekty o charakterze infrastrukturalnym, co nie zmienia faktu, że projekty o charakterze zielonym są dalej na drugim bardzo mocnym miejscu.